Hej, tu Karolina z bloga Savory or Sweet. Witajcie ponownie na moim kanale. Dziś pora na kolejnego foodbooka. Tak więc dzisiejszy dzień zaczęłam od porannego treningu. Był to trening 15-kilometrowy. Wyszłam na czo i na 7 kilometrze zrobiłam się głodna, dlatego zjadłam żel energetyczny. Jest to żel energetyczny na bazie nasion chia, w 100% naturalny, wegański, bez sztucznych barwników, konserwantów, słodzików i tego typu rzeczy. Tak więc spróbowałam i było naprawdę bardzo dobry. Po treningu wypiłam wodę kokosową. Uwielbiam młodego kokosa, jest to chyba mój ulubiony napój. Uważam, że jest to napój życia i jest naprawdę najlepszym izotonikiem po treningu. Ja zawsze mojego młodego kokosa otwieram i wyjadam ten przepyszny miąższ ze środka. Naprawdę, dopóki nie wyskrobiecie tego miąższu, nawet nie myślcie o tym, by wyrzucać młodego kokosa, ponieważ jest to według mnie najlepsza rzecz na świecie. Tak więc polecam Wam bardzo serdecznie, by otworzyć Waszego kokosa i wyjeść łyżką ten miąższ. Po wyjedzeniu dostajecie taką fajną miseczkę z kokosa, którą można nawet wykorzystać dalej, jeśli się ją porządnie umyje. Tak więc możecie zrobić z tym, co chcecie, ale możecie również wyrzucić, jak tam wolicie. Ja czasem sobie zachowuję takie właśnie kokosowe miseczki. No dobra, potem zrobiłam się głodna, tak więc przyszedł czas na śniadanie i było to bardzo, bardzo masywne i bardzo pyszne śniadanie. Bazą jest ugotowana komosa ryżowa na mleku kokosowym. Była ona bardzo, bardzo kremowa i bardzo sycąca. Naprawdę komosa ryżowa jest to ostatnio moja taka totalna obsesja śniadaniowa. I przez ostatni czas po prostu gotowałam sobie taką komosę, ponieważ sprawia ona, że jestem bardzo syta i jestem syta na długo, nie robię się bardzo szybko głodna i dzięki temu nie muszę myśleć po prostu o jedzeniu. Tak więc ja moją komosę ryżową udekorowałam jeszcze tymi takimi ciasteczkowymi brzoskwinkami, świeżymi figami, winogronami. Aha, dodałam oczywiście jeszcze połówkę banana. Na samą górę jeszcze włożyłam taką wegańską nutellę z tahini oraz masło orzechowe. Wszystko polałam jeszcze syropem klonowym, by było jeszcze pyszniejsze. Tak więc takie masywne śniadanie to naprawdę jest porządna dawka energii i naprawdę bardzo lubię zaczynać ostatnio mój dzień dużym posiłkiem, by czuć się pełna na bardzo długo. Takie śniadanie zaserwowałam również moim chłopakowi, który naprawdę zaakceptował komosę ryżową, więc bardzo się cieszę. Do tego piliśmy jeszcze kawę i świeży sok marchewkowy. Dobra, koło południa zrobiłam się trochę głodna, a raczej po prostu miałam wtedy coś słodkiego i kupiłam sobie bezglutenowego ślimaczka cynamonowego z rodzynkami. Po tym ślimaczku nadal miałam jeszcze na dość ochotę, więc wypiłam napój chias. No ja napoje chias kocham, ubóstwiam i naprawdę piję je bardzo często. Potem zjadłam dość lekki obiad, była to zupa krem, ponieważ wiedziałam, że kolacja będzie dość masywna, a na kolację, moi drodzy, jadłam pizzę. Oczywiście wegańską, z wegańskim serem i z wieloma dodatkami. Była ona naprawdę fenomenalna. Tak więc widzicie, że może nie wszystko było do końca zdrowe, ale ważne jest to, by zachować w życiu balans. Jeśli mam ochotę na coś mniej zdrowego, zdecydowanie to zjem. Uprzedzę wszystkie pytania, nie liczę kalorii. Po prostu jem zawsze, gdy jestem głodna i przestaję, gdy jestem najedzona, by się nie przejadać. Jeśli chcecie więcej informacji o tym, jaki jest mój styl odżywiania i jakie mam moje własne zasady, to dajcie koniecznie łapkę w górę pod tym filmem i chętnie się z Wami podzielę szczegółami. A na dzisiaj to wszystko. Pa, pa!